Gdy grozi bieda lub za często cię odwiedza pech, nie łam się kolego i weź głęboki wdech. Hej, 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 zaraz będzie lżej. Braci koala para, o pomoc się postara. Braci koala para, co nigdy nie nawala. Gdy ci nie sprzyja los i wszystko plącze raz po raz, nie martw się, bo bracia dla ciebie zawsze znajdą czas. Hej, 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 w każdej chwili złej. To bracia koala! Franiu, Beniu, musicie mi pomóc! Jasne, po to tu jesteśmy! Braci koala para, co nigdy nie nawala. Braci koala para, o pomoc się postara w każdej chwili złej. Bracia koala. Franio i Benio patrolują teren. Sprawdzają, czy nikt nie potrzebuje pomocy. Jak myślicie, komu dzisiaj pomogą? Czy to będzie Jaś? Albo Mysia? Ho, a może Grześ? A może pomogą komuś w mieście? Czy to będzie Szymek? Albo Zosia? Albo Ala? A może pomogą komuś nad stawem? Myślicie, że to będzie Arek? Lub Patty? A może nawet Lora? Komu bracia koala pomogą dzisiaj? To Ala! Hej, bracia koala pomogą dziś Ali. Zapominalska Ala. Pewnego upalnego dnia Ala postanowiła pojeździć na skuterze. Miała problemy z zapamiętywaniem. Nagle Ala wpadła na pewien pomysł. Może Franio i Benio coś by na to poradzili. I pojechała w stronę farmy braci koala. Witaj, Alu! Dziękuję, Jasiu! Cześć, Alu! Cześć, Beniu! Franiu! Cześć, Alu! Wszystko w porządku? Czy możemy ci w czymś pomóc? Nie jestem pewna. Nie pamiętam. Nie pamiętasz, czy mamy ci pomóc? Nie. Po prostu nie pamiętam. Może gdybyś odpoczęła i pomyślała spokojnie? Ojej, zapomniałam. Co się dzieje z Alą? Wszystko z nią w porządku? Jakoś źle wygląda. Dobrze się czujesz, Alu? Ala o czymś zapomniała. I przyszła prosić nas o pomoc. Kiedy ja coś zapominam, zawsze wykorzystuję alfabet. Zaczynam od A. Czy może chodzi o abażur? Nie. Akordeon? Nie. Antylopę? Nie. Ambulans? Nie. Antonówkę? Wszyscy próbowali pomóc Ali przypomnieć sobie to, o czym zapomniała. Zabrało to trochę czasu. Czy to labirynt? Lakier? Lin? List? A może lew? Leniwy? Leniwy lew! Tak! O tym zapomniałam! O leniwym lwie? Nie, o liście! Zapomniałam wysłać list! Patrzcie! Dziękuję, Jasiu! Tobie też dziękuję, Mysiu! Twoja gra mi pomogła! W końcu sobie przypomniałaś! Przypomniałam? A co takiego? O, zdaje się, że znowu zapomniała. Trzeba będzie wymyślić coś innego. Już wiem. Słuchaj uważnie. Zawiąż ten sznureczek na palcu, kiedy będziesz musiała coś zapamiętać. Tak, kiedy zobaczysz supełek na palcu, przypomni ci się to, co chciałaś zapamiętać. Myślę, że tak to właśnie działa. Dobrze. Ten będzie mi przypominać o wysłaniu listu. Tak! Pewnie! Uda się. A to ci się nie przyda? O, jestem niemądra. Dziękuję, Beniu.
I Ala pojechała do miasta ze sznurkiem na palcu. Mango, mop, mleko w butelce. To trzy słowa, nie liczy się. Ale zaczyna się na M. Tymczasem w mieście Ala dzięki sznurkowi na palcu pamiętała, żeby wysłać list i załatwić inne sprawy. No, prawie. No pełna, Zosiu. Dobrze, Alu. Zosiu, widzisz? Na lawę, Alu. Dziękuję. O! Prawie zapomniałam. Miłego dnia, Alu. Dziękuję, Szymku. Alu, Alu, zaczekaj. Zapomniałaś o swoich zakupach. Ojej, jaka jestem niemądra. Dziękuję, Szymku. Ala była bardzo zadowolona ze swojego sznurka na palcu. Używała go codziennie, nawet kiedy gotowała. I wtedy to się stało. Sznurek! Zgubiłam mój sznurek! Och, może gdzieś spadł? O, gdzie on jest? O, nie. O, Grzesiu! Musisz mi pomóc. Nie mam dla ciebie listu, Alu. Nie chodzi o list, tylko o sznurek. Taki do zapamiętywania. Zgubiłam gdzieś. Nie widziałeś go? Nie. A jak on wyglądał? Co się stało? Szynku, widziałeś mój sznurek? Sznurek? Cóż, trafiłaś we właściwe miejsce. Mam niebieski sznurek, czerwony... A także beżowy. Nie, nie rozumiesz. Zgubiłam mój sznurek. Bez niego niczego nie pamiętam. O, może spadł ci, kiedy nabierałaś benzynę? Tak, racja. Lepiej jej pomóż, Zosiu. Zniknął. Nigdzie nie mogę go znaleźć. Ala potrzebowała pomocy i tylko w jednym miejscu mogła ją uzyskać. Znalazłaś już swój sznurek, Alu? Niestety nie! Wiatrak, wrotki! Ala... To się nie zaczyna na W. Zniknął mój sznurek do zapamiętywania. Gdzie widziałaś go ostatnio? Ja nie... Pamiętasz? A może wiosło? Skończyliśmy już grę, Jasiu. Grześ! Witaj, Grzesiu. Jest jakaś poczta? Dzień dobry, Beniu. Dziś mam tylko jeden list dla ciebie i Frania. O, to od ciebie, Alu. Naprawdę? Dziękuję, Grzesiu. Tak. Drodzy Franiu i Beniu, zapraszam was do siebie na herbatkę. Całuję, Ala. Tak, to właśnie próbowałam zapamiętać. Przyjdziemy z przyjemnością. Co się stało? Chciałabym przypomnieć sobie, gdzie położyłam mój sznurek do zapamiętywania. Czy to się zaczyna na X? Iksiński, przestań! Odetchnij głęboko i pomyśl spokojnie. Moglibyśmy zastanowić się nad tym przy herbatce. O tak! Herbatka! Tak więc Ala pojechała do domu, a Franio i Benio przygotowywali się, by polecieć do niej na herbatkę. Przygotować się! Przygotowani! Zwolnij kliny, Beniu! Kliny zwolnione, Franiu! Otwórz bramę, Jasiu! Już się robi, Franiu! Beniu, zapnij pasy! Pasy zapięte!
Gdzie? Gdzie jest mój sznurek do zapamiętywania? A nie pamiętasz może, co robiłaś, kiedy go zgubiłaś? Nie pamiętam. Czujecie to? Co się pali? Pachnie jak ciasto. Tak, piekłam ciasto. Jest jeszcze ciepłe. No i? I niezbyt spieczone w środku. No i? A to co? Mój sznurek! Przez cały czas był w cieście. Tak więc dzięki braciom Koala, Ala odzyskała swój sznurek do zapamiętywania. Ala zawsze będzie trochę zapominalska, bo taka właśnie jest. Na szczęście ma przyjaciół, którzy zawsze pomogą jej przypomnieć sobie to, o czym zapomniała.